trochę jest nastrojona. Pograliśmy dzisiaj, potańczyliśmy. Sesja dla Wiwy, wymarzona i wyczekana. Zobacz, Ania Karwan z nami. Zobacz, jak w ogóle idealnie się dostroiłam. Czy to jest dzieło przypadku? Absolutnie. Zobaczymy. Ania, dzień dobry. My się znamy już wiele lat, ale nie wszyscy wiedzą, że swoje zawodowe doświadczenie zaczynałaś w chórkach wielu polskich artystów, jeszcze jako nastolatka. Jaka to była dla ciebie lekcja? Lekcja czego? Wiesz co, ja chyba najbardziej zrozumiałam to, że przede wszystkim scena to jest ciężka praca. Mhm. Studio to też jest ciężka praca. Bycie na froncie, kiedy ja obserwowałam swoje gwiazdy, z którymi śpiewałam, moja obserwacja była taka, że naprawdę tych takich momentów szczerze pięknych i miłych jest stosunkowo mniej niż tych trudnych. I ja miałam to szczęście, że u boku naprawdę wspaniałych wokalistek ja mogłam przymierzyć siebie, czy ja się do tego nadaję, czy ja do tego pasuję. Fajna gra wstępna dla kogoś, kto potem staje na tym froncie. Czy ja przede wszystkim dam sobie radę. I wiesz, były momenty, których nie dawałam rady, a były momenty, kiedy czułam, że sobie świetnie daję radę. Mhm. Natomiast obserwacja ich była takim wstępem do mojej samodzielności. Po wielu latach druga płyta solowa, Swobodnie. Zastanawiałem się, czy towarzyszyło ci takie uczucie presji? Czegoś takiego, że wiele osób mówi, ten drugi krążek jest jeszcze ważniejszy niż pierwszy. Bo jak jest dobry debiut, to po nim trzeba pokazać, że trzymamy ten poziom. Wiesz co, właśnie dlatego, że mam to doświadczenie 23-letnie już w tej chwili, pracy na scenie, pracy w studio, pracy z różnymi gwiazdami, wokalistami, artystami, słysząc cały czas to przeklęte zdanie, powiedziałam sobie, że jeżeli kiedykolwiek dojdzie do nagrywania drugiego albumu, to napiszę sobie to zdanie na kartce i je spalę i już do niego nigdy nie wrócę. I zrobiliśmy wszystko w naszej ekipie, co było w naszej mocy, żeby w ogóle nie, jakby nie straszyć się tym zdaniem. Myślę sobie, że my sobie sami też bardzo dużo nakładamy takich ograniczeń. Ja też tak myślę. Oczekiwań i tak dalej. I oczywiście taka jestem mądra teraz siedząc z tobą podczas tej rozmowy i pewnie zabrzmię, wiesz, jakbym co najmniej zbliżała się do oświecenia. Absolutnie tak nie jest. Mam takie momenty, kiedy szlak mnie trafia, bo sama sobie stawiam takie tak wysokie wymagania wobec siebie. Potem sobie myślę, jeju, przecież już to zrobiłam, już powinno być coś tam. I to hasło powinno tak naprawdę niszczy nam całą przyjemność zrobienia rzeczy, ale też to nie jest takie proste, żeby wyłączyć to powinnam. Czasem, gdy myślę o tobie, wydaje mi się, że możesz być swoim najsurowszym krytykiem. Bywa tak? Tak jest. Nie jest to trudne? Tak jest. Jest to trudne, dlatego w ostatnich 2 latach, a zwłaszcza w ostatnim roku, staram się być mniej dla siebie surowa, staram się być dla siebie bardziej łagodna, bo zobaczyłam, że zdziwiona jestem tym, że na zewnątrz też jestem w jakiś sposób oceniana, dopóki nie spostrzegłam, że jak na zewnątrz ma być inaczej, skoro we mnie jest dokładnie tak mocno podkręcona śruba. I kiedy zaczęłam bardziej pobłażliwie patrzeć na to, że jestem tylko człowiekiem, tylko artystą, tylko wokalistką, nagle rozluźniła się wobec mnie cała energia i zobaczyłam też, że wiesz, to nie jest prawda, że my nie czytamy komentarzy na swój temat. Każdy czyta komentarze na swój temat. Mam natomiast wokół siebie ludzi, którzy zawsze gdzieś w tym wszystkim mnie wspierali, a teraz widzę, że im ja mam bardziej łagodny stosunek do siebie, tym ludzie mają do mnie dużo bardziej łagodny stosunek, więc jestem zdania, że jeśli z siebie wyprodukujesz tę łagodność i tak się nią trochę obejmiesz, choć brzmi to jak patos delikatny, ale jak się w tym wszystkim jakoś potraktujesz bardziej łagodnie, to i rzeczywistość będzie cię łagodniej traktowała. Ale jestem też takim człowiekiem, znasz mnie już trochę, wiesz o tym, że ja nigdy nie będę ściemniać przed kamerą i mówić, że jestem po prostu na każdym poziomie uduchowiona. Nie jestem, bo jestem właśnie człowiekiem, który posiada to ego. I są chwile, kiedy mam wrażenie, że to, co robię, nie jest już do końca w moich oczach tak potrzebne światu, a potem jadę na koncert, patrzę w te piękne oczy tych wszystkich ludzi, tych wysoko wrażliwych ludzi, tej publiczności, która się tak wspaniale w ostatnich latach określiła i myślę sobie, co ty gadasz, Karwan? Przecież dla niektórych z tych osób te piosenki są jakąś taką łodzią w tym wszystkim, takim pomostem, jakąś taką strefą bezpieczeństwa. Ja się cieszę, że ty to powiedziałaś, bo to są słowa, które czy ja mógłbym powiedzieć, czy wielu twoich słuchaczy, ale ważne, żeby artysta jednak pamiętał o tym, jak bardzo jest potrzebny właśnie światu. Twoją taką niezwykłą umiejętnością, moim zdaniem, jest przelewanie swoich też osobistych historii na papier, na swoje teksty.
To jest coś, co ja bardzo cenię. No i teraz się zastanawiam, czy tobie jest łatwiej opowiadać o swoim życiu w piosenkach niż w wywiadach? To już nie jest kwestia łatwości, tylko to jest kwestia mojej decyzji, mojego wyboru, że artysta dla mnie wciąż jest postacią, która ma wyrażać się w swojej twórczości. I do tego się namówiłam, żeby może mniej komentować, na pewno mniej oceniać, na pewno mniej się wymądrzać, na pewno nie wykorzystywać wywiadu, sesji, posta na Instagramie do tego, żeby za wszelką cenę wołać świat o coś, albo żeby wyciągać po coś ręce. Natomiast jako artysta jestem zobligowana do tego, żeby wręcz jak najwięcej w tej twórczości odkrywać. I czy to są moje tylko i wyłącznie historie, czy to są historie zapożyczone, czy to są historie czyjeś, bo tak też się wydarzyło na mojej płycie, że nie wszystkie historie są tym razem moje, to tutaj mam pełne prawo do tego, żeby napisać o wszystkim, powiedzieć o wszystkim i nie bać się konsekwencji. Nie boję się tych konsekwencji artystycznych, a prywatnie, jak już chyba zauważyłeś, troszkę się wycofałam.